długo niewidziany przed naszą kamerą Wojtek Janusz. Dzień dobry, Wojtek. Witam wszystkich. Co robisz w tym czasie, kiedy cię nie było ostatnio tutaj na galach FEN-u? W sumie to na ostatniej gali chyba byłem, bo byłem jako widz. Też tam parę wywiadów dałem, może akurat tutaj z tobą się nie spotkaliśmy. No jeszcze wcześniej się walczyłem, to na pewno dawałem jakieś wywiady, więc no generalnie... Jesteś obecny. Tak, jestem obecny, wszystkie te gale FEN chyba raczej odwiedzam. Jak nawet nie walczę, to zawsze mnie zaproszą, żebym coś tam mógł powiedzieć. Wojtek, Marcin Łazarz, no można powiedzieć pomorskie klimaty wszystko, nadmorskie, pomorskie klimaty, kolejny rywal, tak? No już pomijając wcześniejszych twoich rywali z tych okolic, macie jakieś sprawy chyba nie do załatwienia. Znaczy no już kiedyś tam walczyliśmy, tak, razem, było to niecałe 5 lat temu, no akurat wtedy sędziowie widzieli tutaj wygraną Marcina. Ja uważam, że werdykt mógł iść w dwie strony, zależy kto jak sędziuje, akurat sędziowie widzieli jego zwycięstwo, ale nie jest powiedziane, że jacyś inni sędziowie nie widzieliby mojego, no to taki jest sport, tak. Jakaś rywalizacja? No rywalizacja sportowa, tak? No wiadomo, nie? Każdy chce wygrać, każdy chce zwyciężyć, no i ja na pewno zrobię wszystko, aby to moja ręka tym razem poszła ku górze. Powiedz, bo Marcin Łazarz toczył pojedynek też z Adamem Kowalskim na początku roku, dokładnie rok temu, tak? Na początku roku 2020, magiczna gala, bym powiedział, w Szczecinie. Stoczyliście tam z Adamem niesamowity pojedynek. A jak na tym tle, twoim zdaniem, wypadła ta walka później już w Ostródzie, tak? Mówię o walce Marcina Łazarza z Adamem Kowalskim, porównywawczo w ogóle. No tak jak właśnie powiedziałeś, ja walczyłem z Adamem rok temu, była to naprawdę piękna walka i kibicom bardzo się podobała. I przy pełnej hali. No i przede wszystkim przy pełnej hali, no ale to jest właśnie piękne to, że Szczecin i kibice ze Szczecina, to oni wiedzą co to jest MMA, szanują prawdziwych sportowców i teraz jak odbędzie się gala w Szczecinie i zawalczy na niej, i Mateusz na niej zawalczy, Rembecki, na pewno tak samo będzie pełna hala. Porównanie walk. No co? No moja walka skończyła się oczywiście na punkty. Bardzo mocna, bardzo piękna. Wszystkim się bardzo, bardzo podobała. Ich walka nie rozstrzygnęła się, tak? Były tam włożone jakieś palce w oczy. Ogólnie no contest. Oglądałem na żywo tą walkę. No to tak jak mówię, no do tego czasu moim zdaniem wygrywał Adam Kowalski tą walkę. No los chciał, że akurat zostały te palce włożone. Nie została rozstrzygnięta do końca. No co mogę powiedzieć? Już mówiłem w poprzednich wywiadach, że no co, fajnie by było, jakby sobie zawalczyli jeszcze raz i wyjaśnili to, nie? Ty teraz z Marcinem Łazarzem, bo on ostatnio przygotowywał się do 5-rundowego pojedynku, teraz jest 3-rundowy pojedynek. Jak na to patrzysz w ogóle? Dystans rund, bo doświadczenie Marcina Łazarza jest spore, to trzeba przyznać. No tak, tak, spore, ale uważam, że ja już też mam ogromne doświadczenie. To jest moja 16. walka zawodowa. Stoczyłem mnóstwo walk na dystansie 3 rund. Ja jestem przygotowany na 3 rundy, pełne 3 rundy. Jeżeli to byłby pojedynek 5-rundowy, też bym był przygotowany. Jestem pewny swego, z pokorą oczywiście, ale zawsze jestem pewny swego i co, no i walczymy. To jest eliminator do walki z Marcinem Wójcikiem? Tak, z tego co się orientuję, to tak, zostało to powiedziane i napisane w wielu portalach. Jeżeli wygram, będę miał możliwość zawalczyć o pas, tak. A z Adamem Kowalskim rewanż? W sumie wiesz, tyle tych walk tutaj jest w tym fenie, że ciężko tak myśleć o każdej, ale no, jeżeli będzie taka propozycja, no to jasne, że z Adamem zawalczymy jeszcze raz, no, tak jak mówię, no, jesteśmy w jednej federacji, musimy się bić między sobą i ja jestem otwarty na każdą propozycję, tak, kocham ten sport, cieszę się, że to tak fajnie wszystko wychodzi, że idzie cały czas do przodu, super organizacja, super federacja, jestem jej członkiem i co, no i czekam na wyzwania, a najważniejsze wyzwanie oczywiście w sobotę. No, z tego co słyszałem, nie tylko, bo byłeś na obozie w Zakopanem i podobno niedźwiedź dał wam popalić, uciekaliście przed niedźwiedziem, więc nie wiem, co jest większym wyzwaniem dla człowieka. Tak, tak, to prawda. Powiedz coś. No właśnie, początek swoich przygotowań do tej walki spędziłem w Zakopanem. Mam tam super bazę treningową, mam tam właśnie rodzinę mojego chrzestnego ojca. Zawsze tam bardzo miło mnie przyjmuje, zawsze mam gdzie trenować. Mam też tam przyjaciela Maria. Z tej strony oczywiście pozdrawiam i właśnie z Marią sobie maszerowaliśmy, akurat to była taka wyprawa, że szliśmy na Giewont
Wyszliśmy chyba jeszcze przed 5 rano i zanim doszliśmy do schroniska na hali Kondratowej, było cały czas ciemno. Doszliśmy do schroniska na hali Kondratowej, już zaczynało się robić tak jasno, ubraliśmy się cieplej, bo były bardzo ciężkie warunki. No i dosłownie przeszliśmy kawałeczek, no gdzieś z 15 minut od schroniska i ja zauważyłem, że coś zbiega z góry. I tak zanim zacząłem się temu przyglądać, mówię, o kurka wodna, ale to jest coś ogromnego, nie? I to coś, jeszcze nie wiedziałem, że to jest niedźwiedź, usłyszało nas, odwróciło się w naszą stronę i zaczęło biec na nas. I wtedy zorientowałem się, że to jest niedźwiedź i tylko krzyknąłem, że niedźwiedź biegnie w naszą stronę i wszystko, co mieliśmy w rękach, rzuciliśmy od razu i zaczęliśmy uciekać do schroniska. Całe szczęście udało się uciec do schroniska. Ogólnie no niedźwiedzie strasznie szybko biegają i na pewno jeżeli by chciał, to by nas dogonił, ale wydaje mi się, że po prostu weszliśmy na jego teren i chciał nas przegonić ze swojego terenu. Nie chciał nam zrobić krzywdy, tylko po prostu nas powiedzieć, hej, ludzie, to mój teren, wynocha stąd i tyle, nie? Ale to zima i mimo wszystko buszował, tak? Zima i to jeszcze właśnie była taka sytuacja, że to był halny wiatr tam wiała. Halny wiatr to jest taki bardzo mocno, bardzo silny wiatr w górach i generalnie najsilniejszy. I właśnie się orientowałem, że jeżeli wieje ten wiatr, bardzo często wybudza te niedźwiedzie. A jeżeli one są wybudzone ze snu, to są bardzo zdenerwowane. I przypuszczam, że ten niedźwiadek mógł być taki troszkę zdenerwowany. Oddał bagaże? Powiem tak, uciekliśmy do schroniska. W ogóle to tam żywej duszy nie było, byliśmy tylko my, bo no, warunki były ciężkie naprawdę, żeby tam wejść na sam szczyt, no to trzeba mieć troszkę doświadczenia i być wysportowanym. No i facet, który zobaczył, że wbiegamy na taras schroniska, szybko nam otworzył drzwi, schował nas do środka, opowiedzieliśmy mu całą historię, no i godzinę przeczekaliśmy i dopiero po godzinie, jak już tak ładnie się jasno zrobiło, spacerkiem powolutkim, rozglądaliśmy się na lewo i prawo, wróciliśmy w to nasze miejsce. Generalnie te rzeczy leżały, nie były jakoś tam porozcinane ani nic, więc no za bardzo się chyba nawet nie zadowolił tymi naszymi rzeczami. Dobrze, że jedzenia nie było, bo wyjadłby wam i głodni byście wracali. No tak, akurat jeżeli tam było jedzenie, to na pewno by wyjadł. Było osi, ale widocznie niedźwiadek nie miłuje się w osi, woli wodę ze strumyka, więc oszczędził moje osi. To co, bardzo dziękuję Wojtek, ciekawa historia. No, życzę powodzenia w sobotę, żeby była walka taka, jak toczyłeś chociażby z Adamem Kowalskim taki pojedynek. A myślę, że Marcin Łazarz spokojnie jest w stanie dać taki pojedynek, więc oby tylko obyło się bez żadnych dodatkowych incydentów. Tu wiemy, o czym mowa, już nie chcę do tego wracać. No i co? I żebyś się zrewanżował, jeśli ci się uda wygrać, a jeśli nie, no to wygra Marcin, wygra lepszy po prostu. Oczywiście, dziękuję uprzejmie. Trzymajcie kciuki, wykupujcie pay-per-view, stawiajcie na prawdziwy sport. Wojtek Janusz, Berserkers Team Szczecin. Dziękuję.